książki. Dzisiaj książka lekka, przyjemna i taka, żeby się oderwać od rzeczywistości, czy też od problemu. A jest to książka Perfumeria na rozstaju lub Magdaleny Witkiewicz. Pięknie wydana książka z dbałością o każdy szczegół. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. I zobaczcie, w środku są też ozdobione strony, między innymi ten dół. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Także super, super, super. Do książki niestety nie była dołączona zakładka, ale jest też piękna dedykacja. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale jeżeli kupujecie wydawnictwo, to macie też możliwość zdobycia właśnie takiego autografu oraz pieczątki pisarki. Ja akurat tą zakładkę miałam swoją, taką piękną. Także już Wam opowiada, o czym ta książka jest, bez przedłużania. Książka opowiada o losach Laury, która po rozstaniu z Karolem i śmierci swoich rodziców traci dosłownie wszystko. Z pozoru ma bliską osobę, swoją ciocię, która powinna jej pomóc, ale jednak się tak nie staje. Okazuje się, że ciotka ma charaktery i zabiera Laurze w jej dom. Wszystkie wspomnienia, które miała z tym miejscem, niestety zostaje właśnie bez niczego. Laura po prostu pogubiła się, nie wie, co ma swoim życiem zrobić, nie ma dachu nad głową, nie ma żadnej bliskiej osoby, na którą mogłaby liczyć, mogłaby oczekiwać jakiegokolwiek wsparcia. Więc postanawia wsiąść w pierwszy lepszy samolot i wyrusza w podróż, szukając swojego celu życia. Wyląduje w Paryżu wielkim mieście, gdzie poznaje mnóstwo ciekawych osób, między innymi kobietę, która prowadzi niesamowitą perfumerię. Potrafi dobrać perfumę do potrzeb danej osoby. Nie jest to tak jak zwyczajnie, jak u nas idziesz do perfumerii, wąchasz i wybierasz sobie sama. Nie. Dzieje się po prostu magia. Pomimo, że dziewczyna nie wie, co chce robić, właścicielka tego miejsca uświadamia Laurze, że ona też ma taki dar dobierania perfum według potrzeb, według ludzkich dramatów. Więc Laura troszkę ma namieszane w głowie, w międzyczasie poznaje Gabriela. Okazuje się, że jej życie zaczyna się pięknie układać, poznaje miłość swojego życia. Mężczyzna jest wyjątkowy, świetnie się dogadują, mają wspólne zainteresowania. Obydwoje są artystami. I ma wrażenie, że jednak to życie się do niej uśmiechnęło i zaczyna się wszystko po jej myśli układać. Gdy zaczyna być szczęśliwa, czar pryska. Gabriel znika z jej życia bez słowa, zostawia ją z dnia na dzień, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo co się stało i o co w tym wszystkim chodzi. Laura jest znowu załamana, przychodzi znowu trudny okres w swoim życiu. Znowu czuje się opuszczona przez wszystkich i postanawia wrócić do Polski. Ląduje w małej, przytulnej miejscowości pełnej życzliwych osób. Osób, którzy mają swoje historie, którzy potrzebują kogoś, kto by się nimi zaopiekował, poświęcił trochę czasu, wysłuchał, a może nawet coś doradził. Mała, przytulna jest bardzo urokliwym miejscem, miejscem, w którym ludzie są od lat skłóceni niektórzy nie potrafią rozwiązać swoich problemów, ale też są bardzo życzliwe osoby. Jedną z osób, które bardzo polubiłam w tej książce, jest Gabrysia, która jest młodą dziewczyną, chyba tylko tak mogę Wam to powiedzieć, która ma mega śmieszne teksty w tej książce, powoduje, że troszkę mnie rozbawiła, jest troskliwa, bezpośrednio jak na swój wiek i bardzo dojrzała. Potrafi widzieć więcej niż dorośli, potrafi uświadomić im tego, czego oni sami nie widzą. Więc bardzo fajna postać w tej książce, jak najbardziej. O czym jeszcze ta książka jest? O dobieraniu właśnie perfum w magiczny sposób. Laura zaczyna to robić i dzieją się tam naprawdę czary. Ale więcej Wam nie mogę opowiedzieć o tej książce, bo bym zbyt dużo zdradziła. Jest to lekka książka, którą bardzo szybko się czyta, przyjemnie. Nie jest to jakaś tam mega duża akcja w niej, ale dla mnie taki na relaks po ciężkim dniu w pracy jak najbardziej polecam tą książkę każdemu. Ale jeżeli nie lubicie takiej książki spokojnych, to zdecydowanie to nie będzie dla Was książka, bo tutaj nie ma takiego dreszczyku emocji czy coś takiego. Jest to spokojna opowieść, więc kto co woli, to już Wam zostawiam do zdecydowania. I co jeszcze Wam mogę o tej książce opowiedzieć?
Chyba tyle, że jest przepełniona różnymi zapachami. Każdy rozdział opowiada o jakimś zapachu, jakie ma znaczenie, jaki ma wpływ na człowieka. Także bardzo fajne też informacje. Ja po przeczytaniu tej książki, do której też dostałam olejek eteryczny z frezji, postanowiłam kupić do domu frezję. Mam nadzieję, że jak najszybciej je kupię. Najpierw muszę zrobić miejsce dla nich, bo dość dużo mam kwiatów, ale mam nadzieję, że te frezje faktycznie tak pachną jak w tej książce, te wszystkie inne zapachy. Także kochani, dajcie znać, czy lubicie takie spokojne, lekkie, wyciszające, relaksujące książki, czy jednak wolicie pełne akcji, gdy się stresujecie, wciągacie w tę historię. A ja będę się z wami, kochani, żegnę. Teraz czytam dość obszerną książkę, która ponoć ma bardzo straszny tekst, która spowoduje, że będą mi przechodzić ciarki po plecach. Mam nadzieję, że tak będzie. Oczekuję od tej książki tego, ale o tym wam opowiem. Mam nadzieję, że w następną już niedzielę, że uda mi się ją przeczytać, bo jest dość obszerna, ale mam nadzieję, że tak. Także kochani, życzę wam dzisiaj miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!